Jednym z najlepszych azjatyckich podziemnych systemów komunikacji zbiorowej jest metro w Singapurze, a kolejnym po nim, który uznajemy za dobry, to metro w Kuala Lumpur. Wagoniki w Singapurze są autonomiczne, a sieć połączeń jest niezwykle rozbudowana i nieustannie powiększana. Obecnie trwa budowa kolejnych 3 linii. Na niektórych osiedlach kursują jeszcze starsze kolejki autonomicznych szynobusów z lat 90. Dodatkowo na wyspę Sentosa dojedziemy koleją jednoszynową. Idziemy dalej. Metro jest oznakowane czytelnie, a poruszanie się po nim jest bardzo intuicyjne. Poza niemal całym miastem dojedziemy nim również do lotniska Changi. Wchodząc do metra należy przestrzegać kilku zasad. Nie palić, nie pić i nie spożywać posiłków ani w holu stacji, ani w wagonikach. Ponadto nie wolno stać na wprost drzwi, ponieważ będziemy przeszkadzać wysiadającym. Na podłodze wymalowane są miejsca, gdzie trzeba stanąć, bo należy również wspomnieć, że drzwi wagonów zawsze otwierają się w tym samym miejscu, a na peronach znajdują się dodatkowe kurtyny odgradzające dostęp podróżnych do torów. Tak się powinno stawać przed wejściem do pociągu, tramwaju, czegokolwiek. Większość infrastruktury dostosowana jest do rozmiarów azjatyckich, zatem osoba mierząca ponad 190 cm wzrostu może mieć problemy z adaptacją. To nie jest kraj dla wysokich ludzi. Przejścia pomiędzy niektórymi liniami są bardzo długie, że mamy nawet na nich elektryczne chodniki wożące ludzi. W związku z tym możemy po prostu leniwie poruszać się do przodu. Bilety kupuje się w automatach i można płacić kartą lub gotówką. Automat wydaje papierowe kartoniki, które kosztują 10 centów. Są wielokrotnego użytku, można je później doładować. Korzystniejszym finansowo rozwiązaniem jest kupienie na lotnisku plastikowej karty na kilka dni. Koszt takiej usługi to $10 na jeden dzień lub $20 na 3 dni. Do tego doliczana jest kaucja zwrotna za kartę w wysokości $10. Metro w Kuala Lumpur jest mieszanką różnych typów pojazdów. Linie 1, 2 i 10 to standardowa kolej w obszarze miejskim, która jest akurat najwolniejsza, ale właśnie linią numer 2 dojedziemy do Batu Caves. Pozostałe linie oznaczone są Rapid KL. To szybka kolej, która w odróżnieniu od metra w Singapurze sprawia wrażenie niebezpiecznej z uwagi na częste zakręty i wygibasy. Wagoniki również są autonomiczne. Stacje przesiadkowe często znajdują się daleko od siebie i często łączą różne typy transportu. Łatwo się jednak pomiędzy nimi przemieścić za pomocą bezpośrednich chodników zawieszonych nad drogami. W sieci komunikacji zbiorowej włączony został krótki odcinek kolejki jednotorowej. Dodatkowo są też 2 linie na lotnisko, z których jedna dojeżdża do terminalu w ekspresowo krótkim czasie 30 minut. Zamiast biletów występują tutaj żetony z NFC. Można je kupić w automatach za gotówkę. Po wyjściu z metra żeton wrzucamy do bramki, który nadal pozostaje w obiegu. Właśnie szukamy bankomatu. Doszliśmy do jakiegoś centrum handlowego i okazuje się, że nie ma nigdzie takiego automatu, w którym moglibyśmy wybrać pieniądze. Jest po 21:00. Robi się problem. A trzeba czymś zapłacić za bilety. Podobnie jak w Singapurze, w metrze obowiązują zasady, których trzeba przestrzegać. Tutaj dodatkowo zakazane są niestosowne zachowania i nadmierne okazywanie uczuć.
zasubskrybujcie kanał, włączcie dzwonek, aby nie przegapić żadnego nowego filmu. Do zobaczenia. Ci chodzimy cały dzień z plecakami i niestety maksymalnie czas, jakim da się chodzić z plecakiem, to jakieś 7-8 godzin, bo potem się po prostu odechciewa wszystkiego. I w związku z tym zawijamy się już na lotnisko, ale mamy tyle fajnego materiału, tyle, że zobaczyliśmy, że chodzi co opowiadać.